Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Edyta Hołdeńska. Witam także naszych gości. Michał Kołodziejczak, Partia Prawda, Agrounia. Witam serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwo I jest z nami Artur Wrubewski, politolog Uczelnia Łazarskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. A mówić będziemy, drodzy Państwo, o problemach polskiej wsi, ale nie tylko. W takim znaczeniu, że polskie stronnictwo ludowe chyba zaczyna mieć problemy. Chyba nie wie, w którą stronę zmierzać, z kim w koalicji przystąpić do wyborów parlamentarnych w naszym kraju. Czy to koniec polskiego stronnictwa ludowego, jakie znamy? Wielu stawia tezę, że jeżeli PSL pójdzie sam do wyborów, oznaczać to będzie znikomy procent w wyborach. No i że Państwa, partia mogłaby nie wejść nawet do polskiego Sejmu, nie zasiadać już w Sejmie. Posłuchajmy, co mówi na początek lider PSL Władysław kosiniak kamysz o wspólnym bloku opozycyjnym. My zaproponowaliśmy koalicję polską. To jest wspólnota idei i wspólnota programu. Idei państwa demokratycznego, opartego o y, szacunek dla każdego człowieka, poszanowanie wartości chrześcijańskich, y, współpracę, zasadę pomocniczości, zasadę solidaryzmu społecznego. To jest ta kwestia ideowa. Do tego kwestia programowa. Emerytura bez podatku, czysta Polska, czysta energia, tańszy prąd. Y, uważam, że jedna lista to jest stuprocentowe, jedna lista na opozycji to jest stuprocentowe zwycięstwo PiSu. Stuprocentowe zwycięstwo PiS. Że będzie tak gigantyczny podział, że wiele osób na środku, w centrum, w racjonalnym centrum, będzie wybierało, co normalnie by nie zrobiło, będzie wybierało PiS. Jeżeli będą dwa bloki lewicowy i blok centrowy, takiego racjonalnego centrum koalicji polskiej, to jest ten wybór dużo szerszy może nie uda się zdobyć pierwszego miejsca ale można mieć taką większość która powoduje, że nawet ci którzy wygrywają wybory nie rządzą tak było przez wiele lat w Małopolsce pytanie do panów Czy to oznacza, że Władysław Kosiniak-Kamysz w zasadzie zadeklarował już samotny start w tych wyborach, Kosiniak-Kamysz jasno zadeklarował że nie jest w stanie. Uzyskać dużego poparcia tym, co mówi. W sumie to tak odbija się od jednej strony w drugą i szuka swojego bytu politycznego, który gdzieś zagubił PSL już bardzo dawno temu. A jedyne, o co chodzi PSL-owi, to o ciągłe tutaj przywództwo w lokalnych układach, które są gwarantem tych lokalnych grup i działania i są gwarantem zatrudnienia dla działaczy PSL-u. To jest znane w, w całej Polsce i tylko o to chodzi kośniakowi Kamyszowi. Tak, bo PSL bardzo mocno stawia teraz na powrót do tych chadeckich korzeni, do chrześcijańskich korzeni. Czyli ewidentnie się zagubił, bo jeszcze pół roku temu słyszeliśmy coś całkiem innego i przyklaskiwanie osobom które obrażały kościół katolicki i nasze tutaj tradycje, chrześcijańskie więc PSL szuka szuka, szuka przetrwania które widać, nieuchronnie się kończy i tego przetrwania nie będzie według mnie tym bardziej, że PSL posługuje się nazwą, która chyba bardzo mocno ociepla jednak wizerunek ich działaczy i już nie pasuje do tego typu partii, bo sam Kośniak Kamysz w jednym z wywiadów nazwał rolników populacją, populacja rolników. Czy w ogóle w taki sposób powinien się odnosić człowiek, który chce te tradycje krzewić nadal i nieść? Standard PSL-u do przodu nie pasuje do tego w ogóle. Zagubienie, pomyłka i robienie tylko i wyłącznie wszystkiego, by odebrać PiSowi władzę. Co to w ogóle jest za pojęcie? Tutaj trzeba budować własną pozycję, własną tożsamość, a nie głównym celem opozycji w tej chwili w Polsce jest chęć odebrania władzy PiS-owi. Przez cztery ostatnie lata nie zrobili nic. Nikt nie jest z opozycji gotowy do wyborów odpowiednio. Platforma, to co widzieliśmy na waszej antenie chwilę temu, przedstawia nowy sztab, który ma być rzekomo czymś, co ma uzdrowić polską opozycję, a tak naprawdę jest kontynuacją tego wszystkiego. Wszystko, co robili do tej pory. W to wszystko. Czy elektorat wiejski pójdzie za panem, za partią Prawda, czy pan startuje, jasno deklaruje start w wyborach parlamentarnych jesienią? Zrobimy wszystko, żeby elektorat wiejski miał na kogo zagłosować i żeby to byli zwykli ludzie, którzy będą reprezentować właśnie interes obywateli, tych z miasta i tych z wiosek również, z tych tych których produkuje produkują żywność. To jest bardzo ważny, to jest element, który łączy dzisiaj bardzo mocno wieś i miasto. I dzisiaj nie da się odłączyć tego elektoratu wiejskiego od miejskiego, ponieważ jest on w tej chwili już tak bardzo Połączony, że nie możemy chcieć rozłączyć. PSL-owi widocznie jest to, w jakiś sposób na rękę czy innym partiom my będziemy wskazywać na wiele podobieństw. Dzisiaj sondaż dla Super Expressu, w którym ten PSL zdobywa 4%, w związku z czym znajduje się poniżej progu wyborczego. 45% ma PIS PO24, wiosna Roberta Biedronia, co ciekawe, w tym sondażu jest osobno, więc ma 8% SLD 5. Kukiz 15, 5 no i pozostałe partie łącznie z PSL. PSL, poza tym progiem wyborczym. Politologa zapytamy teraz, co się dzieje w zasadzie i gdzie będzie PSL jesienią. Moim zdaniem, to, co się stało z PSL-em, to jest taki majstersztyk nieudolności. Jak można ugrupowanie, które istnieje od 1895 roku, powstało jako stronnictwo ludowe, zakładali je wysłuchowie, bojko, znamienici można powiedzieć, Polacy, doprowadzić do takiego właściwie stanu, że sytuacja jest zła i każde rozwiązanie jest również złe, dlatego że nie ma dobrego rozwiązania, wydaje mi się, dla psl -em. Zielu, dlatego, że nie wejście w koalicję z platformą obywatelską może jest złe, ale pójście samodzielnie jako komitet wyborczy PSL jest bardzo złe, bo raczej oznacza koniec, oznacza koniec już taki koniec, tak jak pan premier Miller załatwił można powiedzieć SLD, ale cudownie taki cud nad Wisłą się wydarzył dzięki panu Czarza temu, że jak gdyby odrodził się w kontekście tylko wyborów w koalicji europejskiej. Natomiast jest jeszcze opcja poza pójściem samodzielnie co nie pozwoli przekroczyć próg wyborczy 5% koalicja, koalicja polska tak koalicja polska czyli ta koalicja narodowo mm -hmm. ludowo demokratyczno patriotyczna ale widzi pan taki twór? Chrześcijaństwa jeszcze to dodajmy orwie, bo oni też Polaków, dodają jeszcze 15 i PSL. Ale już jest, przecież zastanówmy się. Po pierwsze, jest to bzdura, jeśli powiedzimy o koalicji w ten sposób, bo nie może stowarzyszenie wejść w koalicję z partią, więc możemy tylko mówić o starcie osób z Kuki z 15 na listach tej koalicji. Polskiej prawda z PSL em to tak jest to możliwe natomiast czy to wydarzy się pewnie jacyś ludzie wystartują ale to, to nie pomoże raczej wydaje się pójdzie do PiSu bardziej kosów. dlaczego pamiętajmy, że każdy człowiek niestety to się wydarzyło też patrzy trochę na własną karierę i na mm -hmm. to co ja z tego będę miał niestety w przypadku takich ugrupowań jak, jak wiosna prawda czy nawet właśnie PSL kariery albo mówiąc brzydziej. Kariery, Spowodowało zaślepienie i przełożyło się na rozwalenie w moim przekonaniu i wiosny już powoli, bo to schyłek i nowoczesnej wcześniej, i partii teraz Petru, i oczywiście również PSL-u. To spowodowało, że tak naprawdę nie mamy tych ugrupowań, czy będziemy wkrótce mieli ich wygaszanie. Natomiast pani zapytała właśnie o to, z kim pójdzie, czy Kukis. No przecież Kukis popatrzy, no z kim mam szansę wygrać, pozostać w parlamencie, odniść sukces. No z pisem. To po co pchać? się w PSL-em z niepewne tym bardziej, że PSL naprawdę zatracił swoją ideowość spójność taką merytoryczną i to powoduje, że tak jak tutaj pan powiedział tak naprawdę być może wyborcy na wsi szukają alternatywy do Pisu, ale nie jest to bynajmniej PSL, może ugrupowanie tutaj Pana. PSL, tak jak pan powiedział, tutaj trzeba jasno to podkreślić, tożsamość, którą powinien pielęgnować, zatracił. Nie posiada jej. I ludzie, którzy byli wyborcami psl dzisiaj nie chcą głosować na tych liderów. A czego chcą ci ludzie? Czego chcą rolnicy dzisiaj? Dzisiaj rolnicy chcą produkować. Być, dobrą, zdrową żywność, mieć polityków, którym ufają, którzy będą gwarantem tego, że będą mogli stabilnie patrzeć w przyszłość, a PSL nie jest gwarantem tego. PSL pokazał, że może dogadać się z jednymi z drugimi, byle utrzymać się przy swoich stołkach. I przecież wybory do Europarlamentu były tak niedawno, kilka, kilka tygodni temu, i nagle widzimy zwrot o 180 stopni. Przecież dzisiaj te struktury lokalne, czy to są gminne, czy powiatowe, tam są ludzie. To są ludzie, którzy faktycznie wyznają te wartości, o których Pan wspomniał, krzewione przez założycieli PSL-u. Ale nie można mylić, bo tutaj też Pan politolog tak nawiązał do tego powstania. Przecież dzisiejszy PSL, tutaj ta, ten, ta sama góra, jest całkowicie oderwana od tych wartości, na które niejednokrotnie się powołują. Przecież tu trzeba jasno powiedzieć, jest to kontynuacja tego, co zostało utworzone kilkadziesiąt lat temu, i kontynuacja tych wartości raczej... Y Ważnych dla zsl -u, a nie dla PSL-u, i tutaj jasno my na to wskazujemy. Przecież każdy pamięta to przejście zsl -u w PSL, nie trzeba być politologiem, żeby tą historię znać. I dzisiaj mamy taki nawrót niestety do tego wszystkiego, a te wartości ważne dla społeczeństwa nie tylko wiejskiego, ale także miejskiego, mhm. zostały porzucone i ich po prostu nie ma, bo przecież PSL miał także dużo wyborców mhm. w mieście, trzeba też na to wskazywać poparcie. Ale wczorajszy sąd, lider opozycji. lider opozycji, Grzegorz Schetyna a, 28%. Prawie, poło, prawie połowa osób wskazuje, że nie ma lidera opozycji gdzie kosiniak Kamerz bardzo promowany przez niektóre media niecałe 3% czy tam nieco ponad 2,5 czyli żadnym liderem nie jest nie jest ani liderem już teraz można powiedzieć swojej partii gdzie przez niektórych działaczy lokalnych jest, skreślony po tym co zrobił ja się w ogóle nie dziwię ale także wyznaczył to o czym pan powiedział Rozwoju, kariera osobista pójście dalej, i przyznanie się do tego, że faktycznie sam ja Kosiniak Kamysz nie jestem w stanie pozyskać, elektoratu z szerszego, z czasu były takie spekulacje, w takim razie kto powinien zastąpić Władysława Kosiniak Kamysza szukano następcy szukano innego lidera PSL czy to może uratowałoby na tej ostatniej prostej PSL. Ja myślę, że zawsze zmiana to twarzy to, from, i kogoś nowego z energią, poszukanie i zastąpienie kogoś kto sobie nie radzi No bo przecież wynik tego na, sondażu na lidera opozycji który pokazuje, że Kośniak-Kamysz jest za Korwin mikke bo ten ma 2 3,2% bodajże, 3,1 do, 2,8 to pokazuje, że sobie po prostu nie poradził pan Kośniak-Kamysz i po co trzymać po co ciągnąć to jest tak jak Schetyną, ja mam wrażenie, że Grzegorz Schotyna jest na etacie PiSu, bo on jest najlepszym aktywem PiSu, bo klejnotem w koronie. To jest tak, jak Joe Biden czy kiedyś właśnie powinna wygrać Hillary Clinton, ale wiadomo było, że bardzo ludzi, wiele ludzi jej nie lubi, że to jest tak naprawdę mhm. bardzo niepewny biznes, żeby postawić ją na czele mhm. demokratów. Podobnie z Grzegorzem Schetynem i z Schetyną i zresztą doły się zaczynają denerwować i buntować. Oczywiście pamiętajmy, że Kośniak kamysz nagle wyszedł też z pewnym. Projektem, żeby choć zerową VAT był na żywność, tą zdrową, prawda, ekologiczną, żeby w ogóle dać 500 plus dzieciom tak długo, jak się uczą, czyli już po pełnoletności, mm -hmm. studentom, prawda, i uczącej się młodzieży, żeby dać wszystkie leki dla dzieci za darmo, prawda, szczepienia też za darmo, chociaż są właściwie szczepienia za darmo tak, ale i, yy. tak dalej, ja i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to jest za too, too, too little, too late, trochę Aha. za późno i za mało. Nie, nie, Obudził się ja dopiero teraz. Nawet jeszcze dodał, wtedy, kiedy mieli takie możliwości, kompletnie tego nie robili. I to pokazuje miejsce w szeregu Kościenia Czyli dużo krzyczymy, dużo mówimy, mamy dużo pomysłów, kiedy nie mamy możliwości ich Panowie, a czy realizacji. znajdę to nazwisko następcy? Czy panowie mają na to pomysł? Bo pytam jedną z Trudno szukać w psl -u, który został tam mocno przewrócony i ludzie nie mogą się odnaleźć twarzy, która będzie chciała to ciągnąć, bo to byłoby dawanie twarzy dla grupy, która już się skompromitowała. I szukanie jakiejś nowej tożsamości, której nie da się odnaleźć, to po prostu umarło. Dzisiaj trzeba pozwolić umrzeć temu sztucznemu tworowi, który obserwujemy na tej scenie politycznej. Może Grzegorz Schetyna pozwoli tą polityczną eutanazję przeprowadzić i on tego dokona, a może dokonają sami wyborcy, jasno wskazując, że nie zgadzają się z taką polityką i z farbowaniem kolejny raz barw tutaj stęczowych na jakieś inne i cóż z tego mówienia że dzisiaj te wartości chrześcijańskie będą dla nas ważne tutaj czyny i owoce a nie to co się mówi będzie istotne i ważne i tych czynów i owoców nie widzimy w przeciągu 8 lat rządów gdzie Polska wieś została zostawiona bardzo mocno tych owoców nie widzieliśmy także w trakcie negocjacji do Unii Europejskiej gdzie PSL duże ustępstwa zrobiło względem krajów które już wtedy były w Unii Europejskiej i weszliśmy na takich Osadach, że dzisiaj Polska po prostu nie może się od tego wszystkiego odbić. Mało tego. PSL zdradził nie tylko wtedy wieś, ale także i mieszkańców miast, bo nie pozwolił im na kupowanie dobrej, zdrowej polskiej żywności. Trzeba jasno tutaj przypomnieć, że na przykład taki kraj jak Litwa zagwarantowali sobie, że po wejściu do Unii Europejskiej 5 lat nie pozwolą budować w miastach supermarketów o kapitale zagranicznym. W Polsce nikt tego nie zrobił, a tak naprawdę to była przyczyna śmierci polskiego rolnictwa. I tu musimy że, postawić kropkę, aha, dobrze, może o tym nazwisku jeszcze, bo ja nie wraca, <laughs> o może właśnie. na listach będzie. Natomiast pamiętajmy, że na przykład to jest nieudacznictwo. Z Mercosurem umowa o wolnym handlu hmm. Unia Europejska podpisała, tak. gdzie wołowina, kurczaki, cukier z Brazylii będzie wjeżdżał do Europy Ale za, to w zamian za samochody niemieckie. niemieckie. I o tym jeszcze raz Państwu w kolejnym punkcie naszego tak. programu. Zapraszam po przerwie.